Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię z serii Niebezpieczna sieć. I jak zwykle przy tej serii mam nadzieję, że wywoła ona dyskusję na temat bezpieczeństwa w sieci. Bo jak często wspominam, przy tej serii nie chodzi mi o to, aby zniechęcać Was do korzystania z internetu, ale by robić to we właściwy sposób. Historia, którą Wam dzisiaj opowiem, jest w zasadzie nietypowa. Przyznam Wam, że siedzę już trochę w tego typu sprawach, ale w zasadzie jestem w szoku, że coś takiego się tutaj wydarzyło i zupełnie nie wyobrażałam sobie takiego scenariusza. Dlatego pomyślałam, że dobrze będzie opowiedzieć Wam o tej sprawie i przy okazji pokazać, że nawet jeśli rodzice doskonale wiedzą, z kim ich dziecko rozmawia, biorą czynny udział w poznawaniu danej osoby, wydaje im się, że wszystko sprawdzili, to okazuje się, że i tak niczego nie mogą być pewni. Ta sprawa też jest wyjątkowa z tego względu, że była to pierwsza sprawa, która miała miejsce w Australii, gdzie osoba, która dokonała zbrodni, poznała swoją ofiarę w internecie. Tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Jeśli chodzi o świadomość bezpieczeństwa, a w zasadzie niebezpieczeństwa w internecie, to pamiętam jedną kampanię. Mniej więcej było to tak. Najpierw ujęcie na 12-letnią dziewczynkę, która pisze na czacie z nowo poznanym rówieśnikiem. Potem kamera pokazuje nam inne pomieszczenie, tylko że zamiast 12-latka mamy nieprzyjemnie wyglądającego mężczyznę, który odpisuje jej. Hej, jestem Wojtek i też mam 12 lat. Mogłam coś pomylić, ale taki mniej więcej był przekaz tej kampanii, że nigdy nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie. A przykładowo nastolatek może okazać się na przykład dojrzałym mężczyzną lub kobietą, bo oszukiwanie w necie nie ma płci. I właśnie z taką sytuacją skojarzyła mi się dzisiejsza historia. Mam też wrażenie, że ogólnie jest to często pierwsze skojarzenie, gdy mówimy o oszukiwaniu w internecie, ale jeżeli macie inne, to dajcie znać w komentarzu. Jak właśnie wyobrażacie sobie tak zwanego catfisha? Bo gdy ja słyszę to hasło, to gdzieś pojawia mi się właśnie ta kampania, czyli dorosły mężczyzna podający się za dziecko lub nastolatka. I w ten sposób konsekwentnie zdobywający zaufanie prawdziwego dziecka, które znajduje się po drugiej stronie ekranu. A nawiązuje do tego, bo właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. I o koszmarze każdego rodzica. Z góry też zaznaczam, że oczywiście to nie tylko dojrzali mężczyźni oszukują, bo czy to z odcinków, które już pojawiły się w ramach tej serii, czy może z innego miejsca, myślę, że zdajecie sobie sprawę, że właśnie mogą to być różne osoby. Tak samo ich powody oszukiwania. Ale wróćmy do dzisiejszej historii. Carly Ryan urodziła się 31 stycznia 1992 roku i mieszkała ze swoją mamą oraz młodszym bratem w Stirling, niedaleko Adelaide w południowej Australii. Jej mama urodziła ją jako 20-latka. Były sobie bardzo bliskie. Carly zawsze pytała ją o różne rady. Właściwie była na bieżąco z tym, co się u niej dzieje. Według Sony jej córka była zabawna, często wywoływała u niej śmiech. Podobne zdanie miała o niej jej przyjaciółka Katie. Była kreatywna i chciała się jakoś wyróżnić. Robiła to więc stylem ubioru. Nie chciała być taka jak wszyscy. Malowała więc na przykład usta na czerwono i zakładała sukienki w stylu vintage. Preferowała też styl zwany emo. Była uprzejma i otwarta na innych, pełna energii. Jako nastolatka chciała też próbować nowych rzeczy. Wydawało jej się, że jest niezniszczalna, że wszystko jej wolno. Więc gdy padła w towarzystwo, które chętnie sięgało po używki, również i ona się na nie skusiła. Gdy miała 14 lat, przesadziła z alkoholem i wylądowała w szpitalu. To sprawiło, że przejrzała na oczy, że uzmysłowiła sobie, w jakim błędzie była do tej pory. I w związku z tym powiedziała mamie, że ona już nigdy tak nie chce, że już nie będzie się zdawać z tymi ludźmi, nie będzie piła alkoholu. Zdecydowanie wyciągnęła z tego lekcję i postanowiła, że teraz znajomych będzie poznawała w innym miejscu. W 2005 roku internet był już czymś powszechnym i nastolatkowie chętnie z niego korzystali, choć były to tak naprawdę początki zawierania tam znajomości. Poznawanie ludzi w ten sposób było więc czymś nowym, ekscytującym. I na Carly zrobiło ogromne wrażenie, że na przykład może naraz pisać z wieloma osobami. Najwięcej czasu zaczęła poświęcać na MySpace i vampiresfreaks.com. Na obu tych portalach można było mieć konta i poznawać nowe osoby. I tak się też stało w sierpniu 2005 roku, kiedy Carly poznała użytkownika o niku Corrupt Koala.
A jak się chwilę później okazało, był to chłopak, który nazywał się Brandon Kane. Brandon miał 18 lat. Był muzykiem i mieszkał w Melbourne. Choć urodził się i przez chwilę żył w Teksasie, gdzie miał rodzinę. Znajomość dla nastolatki była bardzo interesująca. Tak bardzo się z niej cieszyła, że postanowiła powiedzieć o niej swojej mamie, przed którą nie miała tajemnic. Poinformowała ją, że poznała kogoś wyjątkowego, że jest zachwycona. Mama ją wysłuchała, jednak powiedziała, żeby była ostrożna i trochę ostudziła swoje emocje, że w końcu jest to znajomość online. Ufała jednak córce, wiedziała, że ta nie ma przed nią tajemnic. Do tego komputer stał w dużym pokoju, więc w każdej chwili mogła monitorować jej działania w internecie. Carly pochwaliła się także swojej przyjaciółce i ta przyznała jej rację, że faktycznie Brandon był przystojny i nawet jej tej znajomości zazdrościła. Ale oczywiście w taki pozytywny sposób. Carly i Brandon rozmawiali coraz więcej, zaczęli także do siebie telefonować. Mieli wiele wspólnych tematów, mówili w zasadzie o wszystkim, o muzyce, o szkole, o pracach domowych, podróżowaniu, co by chcieli robić w przyszłości. Czyli wszystko to, co sobie mówimy, gdy chcemy kogoś lepiej poznać. Wyglądało więc na to, że mieli ze sobą wiele wspólnego, a przynajmniej tak to odczuwała Carly. Ufała Brandonowi i czuła, że może mu powiedzieć wszystko, więc opowiadała mu także, jak to jej było dorastać bez ojca. Swoim bliskim mówiła, że Brandon był najlepszym, co mogło jej się przydarzyć w życiu. 31 stycznia 2007 roku Carly miała obchodzić swoje 15 urodziny. Z Brandonem była już w kontakcie od 18 miesięcy, dlatego postanowiła, że może najwyższa pora, aby się poznali i w związku z tym postanowiła go zaprosić na swoje przyjęcie urodzinowe. Ku jej rozczarowaniu nastolatek powiedział, że niestety nie da rady przybyć, że w tym czasie ma inne plany i że wyjeżdża do swojej rodziny w USA. Pomyślał jednak, że mógłby jej zrekompensować swoją nieobecność w inny sposób. Zaproponował, że może jego ojciec wpadłby do Carly i przekazał od niego prezent, bo akurat będzie w tej okolicy, gdyż podróżuje służbowo, musi coś tam załatwić. Nastolatka była podekscytowana i od razu wpadła do kuchni, aby powiedzieć swojej mamie, co się właśnie wydarzyło. Sonia trochę się wahała. Było to dziwne, że nie dość, że sam Brandon był do tej pory cały czas znajomością online, to jeszcze tutaj miałby ich odwiedzić jego ojciec, starszy facet, także nieznajomy. Ale gdy później Brandon zadzwonił i dał do telefonu swojego ojca, to Carly przekazała swojej mamie telefon i kobieta chwilę z nim porozmawiała. Stwierdziła, że w zasadzie wydaje się w porządku, więc okej, ona się zgadza na to spotkanie, ale umowa miała być taka, że najpierw Sonia spotka się z tym mężczyzną w jakimś neutralnym miejscu. I dopiero jeżeli uzna, że jest w porządku, to mogą go zaprosić do ich domu. Spotkali się niedaleko centrum handlowego. Mężczyzna, który przedstawił się jako Shane, miał na sobie służbowy uniform. Powiedział też, że podróżuje służbowo, więc dlatego też jest tak ubrany. Nic takiego nie wzbudziło jej wątpliwości. Wydawał się normalnym, około 50-letnim mężczyzną, ale dla pewności poprosiła go jeszcze o jakiś dokument tożsamości. Shane bez wahania wyjął swoją legitymację pracowniczą, była to taka licencja ochroniarza, i jej przekazał. Kobieta zerknęła, wszystko się zgadzało, więc uznała, że nie ma przeszkód, aby Carly go poznała. Żadna z nich w tym momencie nie podejrzewała, że mężczyzna nie jest tym, za kogo się podaje. I że uznał, że będzie to jego jedyna okazja, aby przekonać Carly do siebie. Sam nie był nastolatkiem, ale wierzył, że Carly coś do niego poczuje. Nastolatka co prawda wolała, żeby to Brandon przyjechał, ale na razie postanowiła się cieszyć tym, co ma. Cieszyła się też, że poznając ojca Brandona, będzie jakby bliżej niego, a do tego jeszcze ten prezent, więc tak czuła, że chłopak staje się już dla niej naprawdę bliską osobą. Gdy jej mama przyjechała do domu z Shane'em, to nic nie wzbudziło jej zdziwienia. Tak jak się spodziewała, był to około 50-letni mężczyzna, który po chwili wręczył jej prezent. Z zaciekawieniem sprawdziła, co takiego Brandon dla niej przygotował. Okazało się, że była to bielizna i strój pielęgniarki. Trochę dziwny prezent, ale uśmiechnęła się i podziękowała. Zajęła się rozmową z ojcem nastolatka. Chciała przed nim dobrze wypaść, a i sama rozmowa wydawała się być na tyle w porządku, że dalej nic nie wzbudzało jej podejrzeń. W związku z tym, że zarówno Sonia, jak i Carly czuły się komfortowo w jego towarzystwie, to postanowiły zaproponować mu, że może weźmie udział w przyjęciu urodzinowym Carly. A ponieważ do Melbourne był kawałek, to Sonia zaproponowała jeszcze, że mógłby u nich potem zanocować. Shane bardzo się ucieszył na tę propozycję i z niej skorzystał.
Uznał też, że to najlepsza okazja, aby spróbować zdobyć serce Carly. Zanim jeszcze przyjęcie się rozpoczęło, to wszyscy wybrali się do centrum handlowego, aby zrobić zakupy. Tam też Shane pokazał, że ma gest i łącznie wydał na Carly $400. Dla nastolatki to nie miało znaczenia, dla niej liczyło się tylko to, że w końcu mogła poznać chociaż tatę Brandona i czuła, że w ten sposób przybliża się do ukochanego. Tak bardzo się z tego cieszyła. Shane również czuł się coraz pewniej i postanowił z tego skorzystać. To też sprawiło, że z minuty na minutę Carly zaczynała się czuć coraz bardziej nieswojo w jego towarzystwie. Mężczyzna się do niej przymilał, zdecydowanie przekraczał jej strefę komfortu. A w trakcie przyjęcia urodzinowego Carly miał jej powiedzieć, że ją kocha i nigdy nie pozwolił jej, aby coś jej się stało i że jest piękna. Dziwną sytuacją było też to, że gdy na przyjęciu zjawił się jej były chłopak, z którym miała całkiem dobry kontakt i z którym sobie ucięła krótką pogawędkę, to nagle Shane zaczął mieć do niej pretensje. Powiedział, że mu się to nie podoba i zagroził, że powie o jej niewłaściwym zachowaniu Brandonowi. Nastolatka się bardzo tym przestraszyła, więc obiecała, że więcej ze swoim byłym chłopakiem nie będzie rozmawiać. Choć zachowanie mężczyzny było dla niej coraz bardziej dziwne, to starała się jednak na to nie zwracać uwagi, tłumacząc sobie, że może to jest taki typ. Cały czas zależało jej na tym, by zrobić na nim dobre wrażenie. W końcu był to ojciec Brandona. Jednak jego zaborczość była zdecydowanie czymś nieprzyjemnym dla Carly. Miała też wrażenie, że Shane się do niej zaleca, co było dla niej w zasadzie nawet obrzydliwe, tak to określiła potem. Robiła jednak dobrą minę do złej gry, w końcu przyjęcie się skończyło i wszyscy udali się na spoczynek. Shane otrzymał swój własny pokój, Carly spała w swoim pokoju, a przynajmniej tak to powinno wyglądać. Gdy jednak rano Sonia, mama Carly, wstała, zastała zupełnie inny widok. I to też sprawiło, że zadecydowała o zakończeniu wizyty Shane'a w ich domu. Mężczyzna pozwolił sobie na zbyt wiele. Co się takiego wydarzyło? Rano, gdy kobieta wstała i zajrzała do pokoju swojej córki, ku swojemu zaskoczeniu odkryła, że obok jej śpiącej i niczego nieświadomej córki leży Shane. Mężczyzna był w pełni ubrany, ale i tak było to niepokojące. Od razu się zdenerwowała i kazała mu się wynosić z ich domu. Shane nic nie powiedział. Nie wydobył z siebie ani jednego słowa. Wstał, wziął swoje rzeczy i wyszedł. Sonia na to wszystko powiedziała swojej córce, że nieważne jak zależy jej na Brandonie, coś dziwnego jest w jego ojcu i wolałaby, żeby więcej w ich życiu się nie pojawił. Carly początkowo się tym bardzo przejęła, płakała, ale w końcu, gdy emocje opadły, wyznała mamie coś przerażającego. Powiedziała, że Shane dotknął ją w niewłaściwy sposób. Dla Soni tego było już za dużo. Bardzo się zdenerwowała i napisała do niego maila, bo tylko taki kontakt do niego miała. Kazała mu się więcej nie kontaktować z jej córką, bo inaczej wezwie policję. Dla pewności postanowiła też zabrać Carly dostęp do komórki oraz komputera. Powiedziała córce, że powinny pójść na policję, ale nastolatka wyprosiła ją, aby tego nie robiła. Bała się, że przez to już nigdy więcej nie spotka Brandona. Była gotowa zrezygnować z kontaktu z Shane'em, ale o Brandonie nie mogła zapomnieć. W końcu po wielu prośbach Sonia powiedziała, że w porządku, nie pójdą na policję, ale ma kategoryczny zakaz kontaktowania się z Shane'em. Nastolatka na to przystała, powiedziała, że i tak zależy jej tylko na Brandonie i oczywiście już z tym mężczyzną więcej rozmawiać nie będzie. Sonia postanowiła też oddać córce telefon oraz umożliwić ponowne korzystanie z komputera. Przez ten czas, gdy nastolatka była pozbawiona tych dwóch sprzętów, to rozmawiała z Brandonem przez telefon domowy. Dalej jej zależało na nastolatku. Nie była jednak pewna, czy wie, co zaszło z jego ojcem. Uznała, że nie będzie poruszać tego tematu. Sonia nie wiedziała do końca, co zrobić w tej sytuacji, ale pamiętała, że sama jak była nastolatkiem, to też była wiele w stanie zrobić dla miłości i uznała, że nadmierna kontrola nie sprawi, że córka będzie bezpieczniejsza. Wolała, aby ta cały czas jej ufała i mówiła jej o wszystkim. Dlatego też oddała jej komórkę i pozwoliła na to, aby nastolatka znów mogła korzystać z komputera. Wydawało jej się, że zadbała o bezpieczeństwo swojej córki i wierzyła, że więcej takiej dziwnej sytuacji nie doświadczą. Nie wiedziała, jak bardzo była w błędzie. Tymczasem Shane wrócił do siebie i był wściekły. Starał się zdobyć serce Carly, ale nastolatka odrzuciła jego zaloty. To go uraziło. Postanowił sobie, że jeszcze jej pokaże. Jeszcze będzie jego. Wrócił więc do roli, którą odgrywał wcześniej i ponownie zaczął być Brandonem.
Za jego pomocą zaczął przygotowywać nastolatkę do kolejnego spotkania. Nie było to dla niego trudne, bo Carly cały czas była przekonana o tym, że rozmawia z 18-latkiem, z którym bardzo pragnęła się poznać. I nawet to, że miał dziwnego ojca, nie powodowało, że mogłaby skreślić tę znajomość. Wręcz przeciwnie. Liczyła na to, że ich relacja przejdzie do świata realnego, a uczucie rozkwitnie. 19 lutego 2007 roku był zwykłym dniem dla nastolatki. Tego dnia umówiła się z przyjaciółmi i przekazała swojej mamie, że będzie u nich nocować. Jej mama nie miała nic przeciw, Carly przekazała jej dokładnie, u kogo będzie nocować, więc o nic się nie martwiła. Zanim wyszła z domu, powiedziała: mamo, daj mi przytulasa, i przytuliły się łącznie 4-krotnie. Potem powiedziała, że ją kocha i wyszła. Było około godziny 16, a Sonia nie wiedziała, że po raz ostatni widzi swoją córkę żywą. 24 dni po spotkaniu ojca Brandona, Carly umówiła się na spotkanie z nastolatkiem. Nie powiedziała jednak o tym mamie. Gdy jednak następnego dnia nie wróciła o wyznaczonej porze, Sonia zaczęła się martwić. Zadzwoniła do niej, ale jej telefon był wyłączony. Było to coś bardzo nietypowego dla nastolatki, która zawsze wisiała na telefonie. Zanim zdążyła się zastanowić, co dalej, rozdzwonił się jej telefon. Odebrała i ktoś zapytał, czy jest mamą Carly. Ona, że tak. Po czym ta osoba przekazała jej, że właśnie znalazła jej torebkę z dokumentami i numerem do jej mamy. Stąd też ten telefon. Najbardziej zaskakujące dla kobiety było jednak to, gdy dowiedziała się, gdzie dokładnie ta torebka się znajdowała. Ta lokalizacja była oddalona o wiele kilometrów w stosunku do tego, gdzie nastolatka miała być, według jej wiedzy. Zadzwoniła wtedy do znajomych Carly, u których miała nocować. Ale okazało się, że dziewczyna nigdy w ich domu się nie zjawiła i w ogóle nie było takich planów. Oddzwoniła jej wszystkich znajomych, ale nikt nie wiedział, gdzie Carly może być. W końcu zadzwoniła na policję. Tego samego ranka na plaży w Port Elliot znaleziono ciało nastolatki. Unosiło się na wodzie twarzą w dół, nie było jednak przy nim żadnych dokumentów. Podjęto też próbę resuscytacji, ale niestety nie udało już się uratować dziewczyny. Jej ciało zostało zabrane i przekazane do zbadania, aby ustalić, co było przyczyną śmierci. W tym czasie policjanci starali się ustalić tożsamość znalezionej osoby. W tym celu sprawdzili m.in. listę osób zaginionych. Niedługo potem na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że jej córka nie wróciła do domu. Przekazała, że jest to 15-latka, opisała, jak wyglądała. I wtedy policjant przypomniał sobie o wydarzeniach z ranka w Port Elliot. Przekazał kobiecie wieści i powiedział, że znaleziona nastolatka nie została zidentyfikowana, ale pasuje do opisu, który kobieta przedstawiła. W związku z tym proszą, aby przyjechała na okazanie ciała i dokonała identyfikacji. Zdenerwowana kobieta jak najszybciej przyjechała we wskazane miejsce. Wystarczyło, że zerknęła na palce i paznokcie nastolatki. W dniu, kiedy po raz ostatni widziała swoją córkę, malowały je, więc od razu rozpoznała, że to właśnie Carly. Nie miała pojęcia, kto mógł jej zrobić coś takiego. Nie wiedziała też, że nastolatka planowała spotkać się z Brandonem. W zasadzie nikt o tym nie wiedział. Początkowo śledczy myśleli, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale sekcja szybko wykazała, że tak nie było. Badania wykazały, że nastolatka miała 19 oddzielnych obrażeń, z czego 6 do 8 to były uderzenia w głowę. Za przyczynę śmierci podano połączenie urazu twarzy, duszenia i utonięcia. Toksykologia ujawniła także obecność kanabinoidów. W związku z tym rozpoczęło się śledztwo. W pierwszej kolejności przeszukano plażę, gdzie znaleziono rzeczy dziewczyny, m.in. kolczyki i naszyjnik oraz ślady krwi. Śledczy zabezpieczyli także materiał z pobliskiego monitoringu. Oglądając go, bardzo szybko natrafili na nastolatkę, która, jak się okazało, była w towarzystwie dwóch mężczyzn. Najpierw złapała ich kamera koło hotelu, później koło knajpy z rybami, potem koło Subwaya. Nastolatka wyglądała, jakby szła z nimi z własnej woli, nic nie wskazywało na to, że czuła się zagrożona. Ostatni świadkowie widzieli ją żywą około 20:30 na plaży. Według nich była z dwoma mężczyznami, jeden był zdecydowanie młodszy, drugi starszy. Świadkowie opuścili plażę około 21:45 i wtedy Carly wciąż była żywa. Te nagrania pokazano mamie Carly, ale kobieta nie rozpoznała tych mężczyzn, zwłaszcza, że widocznie byli tylko od tyłu. Śledczym udało się także ustalić, którym samochodem mężczyźni przyjechali.
Był to jasno-niebieski pojazd zaparkowany na pobliskim parkingu, a w środku znajdowała się charakterystyczna plakietka, biało-czarna, z wielką liczbą 24 i pod spodem napisem Security. Śledczy postanowili także wypytać Sonię dokładnie o jej córkę. Z kim się zadawała, jaka była, co działo się w jej życiu, czy kogoś ostatnio poznała. Kobieta przekazała im wszystkie informacje. Udostępniła także komputer, aby technicy mogli go sprawdzić. W ten sposób detektywi dowiedzieli się o Brandonie Kane'ie i jego relacji z nastolatką. Według informacji znalezionych na komputerze, byli w poważnej relacji. Policja otrzymała także informację od jednej z koleżanek Carly, że dostała maile od Brandona, w których pisał jej, że ani ona, ani on nie chcą więcej jej znać. Padło też tam parę obraźliwych słów. Wyglądało to tak, jakby Brandon chciał mieć nastolatkę tylko dla siebie. I zdawało się, że mu się to udawało, bo ona coraz bardziej oddalała się od swoich znajomych. Brandon mówił Carly, że ci są o nich zazdrośni, dlatego lepiej, żeby nie było ich w ich życiu. Zdecydowanie nią manipulował. Śledczy trafili także na wiadomości od Shane'a, ojca Brandona. Ta informacja była zaskakująca dla mamy Carly, dlatego że była pewna, że od jego wizyty więcej mężczyzna się z nastolatką nie kontaktował. Okazało się, że było inaczej i mężczyzna wysyłał jej nieprzyjemne wiadomości. Brandon i Shane stali się więc głównymi podejrzanymi. Policja postanowiła sprawdzić jeszcze telefon nastolatki. Na tej podstawie ustalono, że 19 lutego wymieniała połączenia z dwoma numerami. Jeden z nich był zarejestrowany w Melbourne. Ustalono także, że wraz z kolejnymi połączeniami ta osoba się przemieszczała i była coraz bliżej Adelaide. Aż ostatnie połączenie było z Walkerville, które było oddalone około 20 km od domu nastolatki. Był to Caravan Park, czyli takie pole kempingowe. Śledczy pojechali na miejsce i tam uzyskali informację, że w tym czasie przebywał tam samochód, który był zgodny z opisem samochodu, do którego mieli wsiąść podejrzani mężczyźni. Właściciel kempingu miał numery rejestracyjne tego samochodu i udostępnił je detektywom. Dzięki temu udało się ustalić tożsamość mężczyzny, na którego to auto było zarejestrowane. Gdy sprawdzili ten numer, to uzyskali informację, gdzie był zarejestrowany i na kogo. Informacja gdzie ich nie zaskoczyła, bo było to Melbourne. Ale na kogo już bardziej, bo okazało się, że właścicielem tego samochodu był Gary Newman. Teraz pozostawało pytanie, kim jest ten człowiek i co wspólnego miał z Brandonem i Shane'em. Postanowili więc osobiście pojechać do mężczyzny i porozmawiać z nim, aby dowiedzieć się, o co chodzi. Na miejscu zastali samochód, którego szukali. Był zaparkowany przed domem mężczyzny. Dosyć szybko ustalono, że w tym domu nie mieszkał ani Shane, ani Brandon, a w samochodzie znajdowała się plakietka z liczbą 24 i napisem Security. Detektywi zapukali i zostali wpuszczeni do środka. Mężczyzną, który ich wpuścił do środka, był Gary Newman. Mieli też nakaz przeszukania, dlatego od razu przystąpili do pracy. Dosyć szybko okazało się też, że mężczyzna, zanim im otworzył, to korzystał z komputera, za pomocą którego czatował z 14-latką z zachodniej Australii. Przeszukanie jego domu ujawniło, że Newman trzymał w nim notatnik, który zawierał około 200 opisów postaci, w które wcielał się Gary. Wśród nich był także Brandon i Shane. Oznaczało to, że obaj byli wytworem jego wyobraźni i tak naprawdę nie istnieli. Ale śledczym się coś nie zgadzało, dlatego że na nagraniu byli w końcu dwaj mężczyźni. O co chodziło? Dosyć szybko ustalili, że Gary poprosił swojego syna, bo wyszło na jaw, że sam był ojcem, o to, aby pomógł mu w pewnej sprawie. Miał z nim właśnie pojechać w okolice Adelaide i udawać jakiegoś Brandona. Wiedział też, że spotkają się z Carly, na której zależało jego ojcu. Zaskoczeniem dla śledczych było także to, że w trakcie przeszukania domu Garego znaleziono aparat, który należał do Carly i został zabrany z jej domu. Były na nim m.in. jego zdjęcia, które zostały zrobione podczas imprezy urodzinowej nastolatki. Jako Brandon, Gary przekonał Carly, że to jest jedyna okazja, aby się spotkali, że akurat będzie przejazdem ze swoim ojcem, dlatego mogą się spotkać albo we trójkę, albo wcale. Nastolatka wiedziała, że jej mama nie chce, aby ta spotykała się z Shane'em, dlatego wymyśliła nocowanie u koleżanki. Liczyło się tylko to, aby poznać Brandona. Śledztwo wykazało, że Gary lubił ekstremalną pornografię. Bardzo lubił też, gdy młode kobiety przebierały się za uczennice, a w przeszłości miał dokonać także próbę napaści na swoją 13-letnią córkę. Ustalono, że Carly nie była jego pierwszą ofiarą i że w tym samym czasie pisał jeszcze z kilkoma dziewczynami.
Przed Carly m.in. pisał z dziewczyną z Singapuru, którą gdy go odrzuciła, zwyzywał. Jeśli chodzi o jego sytuację życiową, to był rozwodnikiem i miał trójkę dzieci. Jego żona także zabrała głos w mediach o tym, jak była źle przez niego traktowana. Że mężczyzna stosował wobec niej przemoc i zmuszał do współżycia. Raz jego atak był tak brutalny, że kobieta niemal straciła przytomność i uratowało ją tylko to, że doczołgała się do telefonu i zadzwoniła po pogotowie. Nie przyznała się jednak wtedy, że to mąż ją tak zbił, dlatego że ten jej groził. Gdy tylko dała radę, to wniosła o rozwód i uciekła od niego. Gary został aresztowany i oskarżony o morderstwo Carly. Okazało się, że wszystko, co jej mama o nim wiedziała, było nieprawdą. Także ta legitymacja, którą jej pokazał. W momencie aresztowania miał 48 lat. Tego dnia został aresztowany także jego 17-letni syn. Proces rozpoczął się w październiku 2009 roku. Obaj mężczyźni twierdzili, że są niewinni, a potem wzajemnie się oskarżali. Jako pierwszy Gary oskarżył swojego syna o to, że to on podszywał się pod Brandona. Twierdził też, że w dniu zabójstwa zaoferował Carly, że odwiozą ją do domu, ale ta odmówiła i nie wie, co się potem z nią stało. Zeznał, że nie był nią zainteresowany i nic nie wiedział o jej śmierci aż do chwili aresztowania. Z kolei jego syn zeznawał przeciwko niemu. Opowiedział, jak jego ojciec wrócił z południowej Australii po tym, jak odwiedził Carly w domu i był wściekły, a potem powiedział mu, że wróci tam i naprawi dziewczynę. Nastolatek nie brał jego słów na poważnie. Nie wierzył, że skrzywdziłby kogokolwiek. Twierdził też, że nie miał nic wspólnego z morderstwem Carly. Według niego wydarzenia z tamtej nocy rozegrały się tak. Siedzieli w trójkę na plaży, gdy nagle Gary zaczął zalecać się do nastolatki. Wtedy ona chciała odejść, a mężczyzna zaatakował ją od tyłu. Uderzył ją kilka razy, popchnął tak, że upadła twarzą w stronę piasku, a potem zaczął dusić. Po wszystkim wrzucił do wody. Jeśli chodzi o tę kwestię, to syn mężczyzny się przyznał, że tutaj pomógł ojcu pozbyć się ciała Carly, czyli wrzucić do oceanu. W tamtym momencie dziewczyna jeszcze żyła. W trakcie procesu prawnik Gary'ego dwukrotnie chciał zrezygnować, mówiąc, że jego klient celowo sabotuje jego działania. W końcu przyszedł czas na ustalenie werdyktu. W związku z tym ława przysięgłych, składająca się z 7 mężczyzn i 5 kobiet, obradowała przez 10 godzin. Łącznie proces trwał 12 tygodni, a ławnicy nie mieli wątpliwości. 21 stycznia 2010 roku, że Gary jest winny. Otrzymał karę dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po 29 latach. Sędzia, uzasadniając wyrok, powiedziała, że mężczyzna zasługuje na to, aby spędzić całe swoje życie za kratkami. Że przygotował perwersyjny plan oszukania, uwiedzenia i zamordowania nastolatki. Do mężczyzny skierowała takie słowa. To była strasznie okrutna rzecz, którą zrobiłeś temu pięknemu, wrażliwemu, 15-letniemu dziecku. Mówię dziecku, bo nim właśnie była. Zakochała się w przystojnym muzyku, a tak naprawdę rozmawiała z otyłym, łysiejącym mężczyzną w średnim wieku. Powiedziała także, że mężczyzna miał seksualną obsesję na punkcie Carly do tego stopnia, że kiedy nie mógł postawić na swoim, to przygotował się i ją zabił. W jego kwestii sąd zadecydował, że jego dane oraz wizerunek mogą zostać upublicznione. Inna decyzja zapadła w przypadku jego syna. Jego dane zostały ukryte. Chłopak został także uniewinniony. Sąd wskazał na to, że był nieletni i był jedynie świadkiem zabójstwa. Wyrok skomentował jedynie jego adwokat, który powiedział, że jest to młody człowiek, któremu ulżyło i że jedyne czego pragnie to wrócić do rodzinnego miasta i żyć dalej. I jest bardzo wdzięczny za tę możliwość. Mama Carly Sonia powiedziała, że nigdy nie wybaczy temu potworowi i że ma nadzieję, że on cierpi oraz gnije od środka, że każdego dnia widzi twarz jej córki i będzie przez nią nawiedzany do końca życia. Dziękowała także Bogu za to, że nie będzie też mógł skrzywdzić kolejnego dziecka. Po wszystkim zadecydowała, że śmierć Carly powinna coś za sobą nieść i postawiła na założenie fundacji. Celem tej fundacji jest uświadamianie i edukacja dzieci oraz ich rodziców, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Docelowo chciałaby, aby w internecie był taki przymus podawania prawdziwego wieku. Aby tak się jednak stało, musiały zajść odpowiednie regulacje prawne i tym głównie zajmuje i zajmowała się ta fundacja. Przygotowała także specjalną aplikację na smartfony, która ma pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa dla dzieci. Proces w sprawie Carly oraz działania fundacji doprowadziły do ogólnokrajowych zmian prawnych, zwanych prawem Carly.
Zmiany te dotyczyły kwestii, że jeżeli ktoś przygotowuje lub planuje wyrządzić jakąś szkodę, to chciałby lub obcował z osobą poniżej 16 roku życia i doszło do czynności seksualnych, lub po prostu planowałby wyrządzić jakąś krzywdę osobie poniżej 16 roku życia, to jest to przestępstwo i odpowiednie kary zostały wprowadzone. Również nielegalna stała się kwestia okłamywania dziecka, ile się ma lat, jeżeli się jest osobą dorosłą. I ta zmiana weszła w życie 13 sierpnia 2018 roku. Mama Carly za działania swojej fundacji otrzymała nagrodę. Do dziś walczy o to, aby inne dzieci nie padły ofiarą takich karych. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, chętnie poznam wasze zdanie. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, za wasze subskrypcje, łapki w górę i wszelkie formy wsparcia. Dziękuję także za wspieranie mnie na Patronite i tutaj na YouTube, a zwłaszcza moim patronom. Brygidzie, Angelice, Jagodzie, Magdzie i Jakubowi. Dzięki wszystkim, którzy wspierają kanał, może się on dalej rozwijać, za co bardzo dziękuję. I standardowo dziękuję za wysłuchanie, życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.